Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, w tej aferalnej sprawie dotyczącej dowodów osobistych, elektronicznych dowodów osobistych, jak w soczewce ujawnia się nieudolność i nieuczciwość rządu PO-PSL i podległych mu urzędników. Panie pośle, ta afera to nie jest afera sprzed lat, to jest afera wasza. Jedna z wielu waszych afer i trzeba to głośno powiedzieć. To nie jest afera niczyja inna. A przedstawiciele rządu przychodzą tutaj, to już dwóch resortów, przedstawiciele dwóch resortów, teraz to wszystko się jeszcze bardziej komplikuje, odpowiedzialność się rozmywa i nam snują opowieści, z których nic nie wynika. Pytania były bardzo konkretne, pani poseł Wybacki, a opowieści są takie, żeby nic nie powiedzieć, żeby mówić po to, żeby nic nie powiedzieć. Pytania są tu bardzo ważne. Czy były podejmowane decyzje w ramach nadzoru nad tą sprawą, realizacją tego projektu? Kto zmieniał koncepcję, bo one się po drodze zmieniały? Jaka była w tym rola byłego ministra Jerzego Millera, obecnie waszego wojewody? Ile razy te koncepcje zmieniano i dlaczego? Kto odpowiadał za nadzór personalnie nad realizacją tych projektów? Czyli krótko mówiąc, tu pytam o te wyższe piętra, o których wspomniał pan minister. Nas te wyższe piętra interesują. W sensie karnym to prokuratura, ale też chcielibyśmy od niej uzyskać więcej informacji, a w sensie politycznym to wy, rząd Donalda Tuska. Kto z ministrów za to odpowiadał? Ile o tym wiedział? Co wiedział? Dlaczego to było akceptowane? No i wreszcie, czy rzeczywiście przerasta wasze możliwości coś, co jest zupełnie oczywistym standardem we wszystkich krajach cywilizowanych, żeby zbudować elektroniczny dowód osobisty, żeby połączyć jeszcze w tym dowodzie te proste funkcje związane z rejestrem usług zdrowotnych choćby? Podział tych funkcji na dwie różne części też będzie powodował wzrost kosztów. Pytanie kolejne w związku z tym, o ile wzrosną koszty, jeżeli nie w jednej karcie, tylko w dwóch będą te funkcje zapisane. Bo przecież pierwotna koncepcja wyjściowa była taka, że to ma być jeden dowód, prawda, z tymi wszystkimi funkcjami w warstwie elektronicznej. Tu się słyszy z waszych ust, że no w ogóle kiedyś będzie ten dowód, ale tak naprawdę to, co zapisane zostało w waszym projekcie ustawy rządowym popartym przez PO i koalicjantów, wcale nie gwarantuje, że w tym czasie to zostanie zrealizowane. Pytań jest bardzo wiele, będziemy jeszcze je stawiać za chwilę w innych wystąpieniach, ale nie uciekajcie od odpowiedzialności, panie pośle, to jest wasza afera.